Sierpniowy i zarazem ostatni tydzień bibliotecznych zajęć wakacyjnych rozpoczęliśmy deszczowo. Postanowiliśmy jednak, że nie przeszkodzi nam to wyruszyć w zaplanowaną podróż. Rozpoczęliśmy ją niedaleko, bo w Zakopanem, poznając miejscowe specjały, gwarę podhalańską, stroje. Daliśmy wyraz naszemu zacięciu artystycznemu poprzez tworzenie uroczych baranków z masy solnej. We wtorek zaprosiliśmy uczestników spotkania do wzięcia udziału w wielkoformatowej grze planszowej, gdzie wyruszyliśmy wspólnie na grzybobranie. Poznaliśmy zasady obowiązujące w lesie, dzięki którym wrócimy z niego bez szkód dla nas i dla natury. Środowe zajęcia były fascynujące i miały w sobie dreszczyk emocji. Mówiliśmy bowiem o morskich, podwodnych kreaturach, nieznanych nam stworach, które mają cechy zadziwiające i również przerażające. Wyobraźnię wszystkich pobudził fakt, że aż 91% istot żyjących pod wodą wciąż czeka na odkrycie. Garść nowych informacji o zwierzętach żyjących pod wodą okazała się bardzo przydatna, ponieważ poprosiliśmy później uczestników naszych zajęć o stworzenie ilustracji przedstawiającej stwora morskiego. Istotę straszną albo uroczą, wszystko zależało od ich wyobraźni. W poznaniu tego fascynującego świata pomogły nam roboty Ozobot. Dzieci rozpoczęły zabawę z robotami od ułożenia puzli przedstawiających ścieżkę, którą Ozoboty miały przebyć, a następnie, używając jednego lub kilku robotów, mogły sprawdzić, jak dużym wyzwaniem dla nich będzie zaplanowana trasa. W czwartek przywitaliśmy się słowem aloha, przenieśliśmy się bowiem na Hawaje, gdzie poznaliśmy taniec hula. Żeby lepiej wczuć się w hawajski klimat i taniec hula, wykonaliśmy wielobarwne spódniczki z bibuły, w których później zatańczyliśmy zarówno do muzyki chwalącej wakacje, jak i do ulubionych hitów uczestników naszych zajęć. Było to iście imprezowe zakończenie wakacji, a już teraz zapraszamy Was na kolejne zajęcia, które szykujemy dla Was w roku szkolnym, ale także podczas ferii czy wakacji.